Kieleccy radni zaakceptowali projekt budżetu miasta na 2020 rok. W głosowaniu 15 radnych było za, 9 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. W przypadku uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kielce 14 radnych zagłosowało za, 10 wstrzymało się od głosu. Obecny plan budżetowy został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Podobnie pozytywną opinię uzyskała uchwała w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Obydwie uchwały pozytywnie oceniła też Komisja Finansów Publicznych. Budżet w mojej ocenie jest pewną formą kompromisu zawsze, ale na pewno daje nam perspektywę realizacji i oczywiście działań, których przyszłościowych. Jest to pierwszy budżet mojej kadencji, natomiast czekają nas oczywiście wyzwania. Dlatego jeszcze raz mogę serdecznie podziękować całej Radzie Miasta i tym radnym, którzy wsparli lub mimo krytyki nie zagłosowali przeciw, tylko wstrzymali się. I oczywiście jeszcze raz podziękować wszystkim pracownikom, którzy naprawdę poświęcili mnóstwo czasu. Po raz kolejny pod obrady Rady Miasta trafił projekt uchwały dotyczącej podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych. W głosowaniu 18 radnych było za, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. To odciąża budżet gminy i możemy poczynić różnego rodzaju inne inwestycje w Promniku, które są konieczne, jak budowa kwatery, czy też spłata kredytu, który został zaciągnięty na całą instalację. Żadna podwyżka nie cieszy, ale tutaj po prostu było to nieuniknione. Dlatego od 1 kwietnia, bo od 1 kwietnia wchodzi ta podwyżka, opłata za śmieci segregowane będzie na poziomie 14 zł, a opłata za śmieci mieszane w kwocie 28 zł. Podczas sesji radni zaakceptowali również projekt przystąpienia miasta Kielce do realizacji projektu pod nazwą Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zakłada on zwiększenie liczby miejsc dla osób dotkniętych tą chorobą. Mają zostać utworzone w budynku po liceum ogólnokształcącym na osiedlu świętokrzyskim. W Kielcach na miejsce w tego typu ośrodku czeka przeszło 45 osób. Radni podjęli ponadto kilka uchwał dotyczących wydzierżawienia gruntów, a także zbycia na rzecz Skarbu Państwa, Głównego Urzędu Miar oraz Politechniki Świętokrzyskiej w drodze darowizny nieruchomości gruntowych położonych w Kielcach przy ulicy Wrzosowej i Grenadierów. Długo dyskutowano nad projektem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kolberga. W trybie specustawy mieszkaniowej deweloper zamierza wybudować tam od 1 do 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych.